Państwu, witam Państwa na konferencji prasowej Nowoczesnej w Lublinie. Jestem tutaj gościem przewodniczącej Maji Zaborowskiej i struktur regionalnych. Jest to dobra okazja do tego, żeby zarówno poznać tutejszy region. Dodatkowo miałam okazję spotkać się z prezydentem Lublina, panem Krzysztofem Żukiem. Staram się wszędzie, gdzie jest to możliwe, rozmawiać o współpracy, o przyszłych koalicjach, o przyszłych rozwiązaniach na wybory samorządowe. To jest taki moment, w którym Nowoczesna dość jasno określa się jako ugrupowanie, które jest z jednej strony zwolennikiem państwa, które jest sprawne, silne, skuteczne i dobrze zorganizowane, ale z drugiej strony bardzo ważne są wszystkie dla nas wolności i prawa obywatelskie, również takie kwestie jak na przykład rozdział Kościoła i państwa. Tutaj w regionie Nowoczesna działa sprężnie pod obecnym kierownictwem przewodniczącej Maji Zaborowskiej. Przede wszystkim jeśli chodzi o Lublin, to decyzja jeszcze nie zapadła. Pamiętajmy o tym, że dla nas bardzo ważne jest to, czy zostaną przyjęte nasze propozycje programowe. Jeżeli nasza propozycja programowa zostanie zaakceptowana, to będziemy również rozmawiać o personaliach. Mamy zarówno możliwość wystawienia własnego kandydata, jak i poparcia obecnego prezydenta Krzysztofa Żuka. Oba scenariusze są rozważane. W sejmikach prawdopodobnie będziemy startować w koalicji ogólnopolskiej z Platformą Obywatelską, z środowiskami lewicowymi, ale również ze środowiskami samorządowymi. Można mieć duże obawy co do tego, czy te wybory następne będą samorządowe, sprawiedliwe i wolne. To oznacza, że dla nas dużym wyzwaniem, poza wystawieniem kandydatów do wyborów w sejmikach, powiatach i gminach, będzie również pilnowanie przebiegu wyborów, czyli to, że zachęcamy wszystkich obywateli, również obywateli mieszkających na Lubelszczyźnie, do tego, żeby się zgłaszali jako mężowie zaufania, jako członkowie komisji. Przypomnę, że te komisje będą dwie. My powinniśmy nie uprawiać polityki historycznej, tylko uprawiać politykę dyplomatyczną. Naszym zadaniem każdego rządu, każdej większości parlamentarnej jest zapewnienie Polakom bezpieczeństwa. Natomiast to, co robią wokół IPN-u, tylko pogłębia kryzys. Ostatnie wypowiedzi pana premiera Mateusza Morawieckiego ostatecznie, można powiedzieć, skompromitowały jego i ten rząd. Jego słowa były niezgrabne, jego słowa jeszcze teraz o państwie narodowym tym bardziej były niezgrabne. Ja przypomnę, szczególnie w Niemczech socjalizm narodowy bardzo źle się kojarzy, państwo narodowe też brzmi dość niepokojąco. Nie jesteśmy w ogóle państwem narodowym, przecież są u nas również mniejszości, które reprezentują inne narodowości. Szczególnie tutaj myślę, że też jest to istotne tutaj na terenach wschodnich. To jest przykład tego, jak się nie uprawia dyplomacji, jak się nie uprawia polityki zagranicznej. Wszystkie decyzje dotyczące tego, czy popieramy jakiś projekt ustawy, czy nie, zapadają na posiedzeniu klubu. Będziemy jutro spotykać się jako klub Nowoczesny. Wtedy podejmiemy decyzję, jaki jest nasz stosunek do poprawki PO. Na pewno ona idzie w lepszym kierunku niż ten projekt, który obecnie został przyjęty. Natomiast ponieważ uważam, że wszystkie te rozwiązania są puste, to pytanie, czy w ogóle nie powinniśmy przyjąć ustawy, która odwołuje te zmiany, które zostały przyjęte w ustawie o IPN-ie.